Zapomnijcie o klasycznym motywie The Legend of Zelda. Zapomnijcie o utworach zapowiadających wielką przygodę w Ocarina of Time i Majora's Mask, czy ciepłych melodiach z kolorowego świata Wind Waker i dorosłego Twilight Princess. The Legend of Zelda Breath of the Wild to coś z zupełnie innej bajki. Doszło bowiem do radykalnego przemodelowania całej formuły The Legend of Zelda, co miało również niebagatelny wpływ na samą muzykę. Tym samym należy odstawić na bok swoje doświadczenia z poprzednich odsłon Zeldy i posłuchać tego, co nam zaserwowano tym razem. Wspomnianą rewolucję słychać już od momentu uruchomienia gry. Najbardziej zagorzali fani mogli poczuć się mocno zdezorientowani minimalizmem, jaki zaserwowali im autorzy soundtracku: Manaki Kataoka, Yasuaki Iwata i Hajime Wakai. Zamiast tworzyć tradycyjne melodie nastawione na zobrazowanie danej chwili, postanowili w dużej mierze skupić się na kontekście całości gry. W tym celu położono większy nacisk na zabawę dźwiękami występującymi w Breath of the Wild oraz na niespotykaną dotąd w serii ciszę. Wystarczy posłuchać Field czy Cave, by zauważyć, że zarówno one, jak i pozostałe utwory odgrywane na wolnej przestrzeni w brzmieniu różnią się między sobą drobnymi szczegółami, ale za to w 100% wywiązują się ze swojej roli. Dbałość o jak najwierniejsze odwzorowanie odgłosów natury, wespół z mało inwazyjnymi instrumentami, pozwoliło na zbudowanie odpowiedniego nastroju podczas przemierzania nieznanych ziem Hyrule. Kolejną zauważalną nowością jest wybicie przed szereg fortepianu, którego dominującą obecność można wysłuchać już w samym motywie przewodnim gry. Na pierwszy rzut ucha można mówić o jednej z fanaberii autorów soundtracku. Jednak przesłuchując cały album, trudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie ten instrument nadaje ton w kluczowych dla gry momentach. Na przykład we wspomnianym motywie to przede wszystkim fortepian, a dopiero później cała reszta instrumentów oddaje ogrom obrazka, który Link widzi jako pierwsze po wybudzeniu się ze stuletniego snu. Dźwięki fortepianu potrafią przywołać skrajne emocje. Od miłych, ciepłych wspomnień poprzez wydawanie delikatnych dźwięków w Temple of Time, aż do palpitacji serca wywołanej szybkimi, mocnymi uderzeniami klawiszy w Stationary Guardian Battle. Można zatem powiedzieć, że fortepian został niemal na każdej płaszczyźnie mocno wyeksploatowany przez autorów soundtracku i sprawdza się dosłownie przy każdej okazji. Autorzy zafundowali też cały wachlarz najprzeróżniejszych utworów, które albo dają graczowi chwilę wytchnienia przed dalszą tułaczką, albo od razu rzucają w wir akcji. Do tej pierwszej grupy z całą pewnością należy zaliczyć motywy grane w odwiedzanych wioskach, jak znane fanom Kakariko Village, Goron City, Gerudo Town oraz Zora's Domain, a także nowe kawałki, jak kojarzone z feudalną Japonią Hateno Village, rytmiczne Korok Forest czy prawdziwy instrumentalny mix w postaci Terrytone. Jeśli mowa o drugiej grupie utworów, to warto wspomnieć o innej cesze charakterystycznej dla tego albumu. O niesamowitej orkiestracji wszystkiego. Wystarczy posłuchać wszystkich utworów towarzyszących podczas zmagań z ogromnymi Divine Beast oraz tych odgrywanych w trakcie potyczek z różnymi odmianami Ganona, by stwierdzić, że wewnętrzny zespół orkiestralny Nintendo wcale nie próżnował. Osobiście polecam przegenialny Dark Beast Ganon Battle. Ten utwór posiada dosłownie wszystkie najważniejsze elementy zawarte na soundtracku i wcale się nie zdziwię, jeśli fani będą się go domagać na kolejnej trasie Symphony of the Godness. Zmiana o 180 stopni pewnych długo obowiązujących reguł jest bardzo ryzykowna. Wymaga przemyślenia, wyrzeczeń i świadomości, że niektórzy mogą tak radykalne zmiany po prostu odrzucić. Sukces Breath of the Wild polega na tym, że Nintendo nie tyle odświeżyło serię, co po prostu stworzyło ją niemal od podstaw, zachowując przy tym ducha klasycznej The Legend of Zelda. O soundtracku można powiedzieć dokładnie to samo. To coś z jednej strony zupełnie nowego, a z drugiej coś, co w głębi jest fanom serii bardzo dobrze znane. Trio Kataoka, Iwata i Wakai dokonali naprawdę dużej rzeczy, którą trudno będzie przebić, bo poprzeczka zawisła bardzo wysoko. No, chyba tylko kolejnej odsłonie The Legend of Zelda.